Przede wszystkim gratulacje. Zacznijmy od tego, co widać najbardziej, czyli rękę w tej chwili. Powiesz, co się stało? No, witam wszystkich. No, złamałem rękę po pierwszej rundzie, pod koniec pierwszej rundy. Później jeszcze dwa razy uderzyłem w drugiej rundzie. Tam widać, słychać będzie, że narożnik przyciął lewą ręką. No niestety głowa chciała uderzyć, ale ręka nie. Walczyłem prawie dwie całe rundy złamaną lewą ręką, biłem tylko prawą. Cieszę się, że udało mi się wygrać tę walkę, bo naprawdę było ciężko. Także no, dziękuję wszystkim, mówię, za wsparcie. Bardzo duże wsparcie dostawałem przed walką, po walce pierwszej z Marcinem. Nie sądziłem, że naprawdę tak duże wsparcie dostanę od wszystkich. Także co, no, dziękuję jeszcze raz, dziękuję tutaj całym wszystkim, całej produkcji, wszystkim reżyserom, którzy tak pięknie zmontowali to wszystko. Cieszę się, że mogłem brać udział oczywiście w programie tylko jeden, bo była to dla mnie niesamowita przygoda, niezapomniane chwile, no nie wspaniałych ludzi poznałem, bardzo się cieszę i naprawdę dziękuję wam wszystkim z całego serca. Teraz będziecie mnie oglądali na KSW Galach i będziecie oglądali naprawdę prawdziwe show. Powiedz mi, w trakcie walki odczuwałeś ból, czy gdzieś adrenalina była tak duża, że dopiero kiedy już znałeś werdykt i te ciśnienie zeszło, to poczułeś, że coś jest bardzo nie tak? No, będzie słychać na kamerach i będzie widać, no, jak zszedłem z drugiej rundy. Powiedziałem do mojego brata, że mam rękę złamaną lewą i że nie mogę bić po prostu tą lewą ręką, żeby się na mnie nie denerwował, bo no nie mogę bić, no biłem tylko prawą ręką. Jak wpadał we mnie, to go tak jakby zbijałem tą prawą ręką, zachodziłem, żeby jak najwięcej go kontrować. No udało się, no cieszę się bardzo, że wygrałem. No, Marcinowi oczywiście też gratuluję postawy dobrej walki, twardy chłopak, mega chłopak, także co, no dziękuję bardzo i mam, chciałbym, żeby Marcin też dostał ten kontrakt w KSW. Jesteś zadowolony z tych wszystkich trzech rund, bo te dwie pierwsze bardzo wyrównane, chociaż wygrałeś, natomiast ta trzecia to już taka bez kalkulacji, inaczej dzisiaj by się ta walka potoczyła, czy jesteś zadowolony z taktyki, którą wykonałeś, zrealizowałeś? No na pewno jestem zadowolony, no bo wytrzymałem do końca z złamaną ręką, to jestem z siebie dumny. No nic nie mogłem innego zrobić, cieszę się, że w trzeciej rundzie, w ostatniej minucie złapał mi plecy, a ja potrafiłem wyjść z tą złamaną ręką i jeszcze skontrolować go z góry. No także co, także naprawdę, no bardzo się cieszę z tej wygranej, cenna wygrana, twardy zawodnik, jest kategoria 81, moja kategoria jest 77, także no mówię, jeszcze będę dynamiczniejszy, szybszy. Chcę siebie zobaczyć w tej kategorii, chcę oczywiście jak najszybciej wywalczyć pas KSW, jeżeli będzie mi to dane i jedziemy dalej, no. Nie ma co się zatrzymywać, tylko zdrowiejemy, wracam do swojej rodziny, bo naprawdę bardzo mało czasu teraz spędzałem, byłem, wróciliśmy do domu, mieliśmy 3-4 tygodnie na przygotowanie się do walki po półfinałowej walce, mimo kontuzji, mimo różnych tej pandemii, która panuje temu dziwnemu światu, co się tutaj co się wydarzyło i co tu się dzieje na tym świecie. Mogłem trenować z tym, że kosztem tego, że moja rodzina cała wyjechała do mojej teściowej, do mojej drugiej mamuśki i po prostu byłem sam w domu, w zamknięciu, tak jak można powiedzieć w tym programie, tylko że bez kamer, bez niczego, kobieta przyjeżdżała, pomagała mi w niektórych rzeczach i musiałem się skoncentrować. No bardzo tęsknię za swoją rodziną, za swoimi dziećmi, bo to jest mój priorytet. Taki największy życiowy, no a drugi to jest oczywiście no, ten sport, kocham sport, od dziecka jestem sportowcem. Grałem w kadrze Polski, od 7 roku życia trenowałem zapasy, także mam przeszłość sportowca i fajnie, że jestem teraz w KSW. Chcę zajść jak najdalej w tej organizacji, no tak jak mówiłem, chciałbym zawalczyć o pas, oczywiście z Roberto Soldiczem, jak jeszcze go będzie miał, twardy versus twardy zawodnik, równa się mega twarda bitka, także do tego dążymy. Oby zdrowie, jak zdrowie pozwoli, to mam nadzieję, że to się jak najszybciej stanie. Kiedy rozpoczynałeś przygodę z programem, miałeś w sobie taką daleko posuniętą wiarę, że jesteś w stanie wygrać? Czy podchodziłeś do tego jako do przygody i zobaczysz, co się wydarzy, czy właśnie odwrotnie? Czy od początku z pełną determinacją dążyłeś do tego, żeby zwyciężyć i choćby sam sobie gdzieś to tak wizualizowałeś, że właśnie ten dzień nadejdzie i uda ci się wygrać? No tak sobie wizualizowałem, nie? Jak przyjeżdżała do mnie reżyserka cała do domu czy coś, no nie widziałem innej opcji. Jakbym się nastawiał na to, że mogę przyjechać na przygodę, no to bym wolał sobie, nie wiem, posiedzieć tą przygodę z rodziną, z dziećmi i się pobawić w przygodę zabawkami, a tutaj jednak to jest sprawa poważna, sprawa, jakby można powiedzieć, zawodowca, sprawa, która mogła dać mi tą lepszą karierę, lepsze życie, tak, więc
więc celowałem oczywiście w tylko jeden, gdzie jak wyjeżdżałem lub tutaj do programu, lub jak na przykład miałem kontakt jednodniowy przykładowo z kobietą, to ona zawsze mi tylko powtarzała, jak się rozłączała, że pamiętaj kochanie, tylko jeden. I tak zostało, jednak te słowa się sprawdziły i za to bardzo dziękuję wszystkim. Jak oceniasz sam program, już nie tylko tej kwestii sportowej, ale po prostu medialnej, czy kwestii show? To była fajna przygoda? Bardzo fajna, naprawdę nie spodziewałem się. Pierwsze dni nie były może takie fajne, bo jednak te kamery na toaletach wszędzie, czas taki nie zawsze był, jakby można powiedzieć, ustabilizowany. Raz czekaliśmy dłużej, raz krócej. Nie wiadomo było, jak do tego wszystkiego przygotować, ale naprawdę produkcja, reżyserka cała, no jestem pod wielkim wrażeniem. Pamiętam, jak po pierwszym tygodniu mówiliśmy, że kurde, że to jest tak, wracamy do domu, ale kierowcy, ci co nas wozili w tych busach, mówili, że pamiętaj to meczku, jeszcze wspomnisz te nasze słowa i zatęsknij za tym domem. No i rzeczywiście tak jest, tęsknię za tym domem, może nie tęsknię w dosłownym znaczeniu, ale naprawdę no, spędziłem tutaj mnóstwo pięknych chwil, nie spodziewałem się, że będę się tak fantastycznie czuł w tym domu i że tak będą nas fantastycznie tutaj ludzie traktowali. Muszę Ciebie jeszcze zapytać o jedno takie wspomnienie, które utkwiło gdzieś w Twojej pamięci, a być może nie było pokazane, bo wiele rzeczy pokazanych nie było. Być może jest jakiś taki moment, który Ci, czy wzruszający, czy trudny, który zapadł Ci w pamięć? No tak, no mówię, często miałem zdjęcia swoich dzieciaków, swojej kobiety nad łóżeczkiem i powiem szczerze, że nie było często to pokazywane, ale były takich parę momentów, że łezka się kręciła, nie wokół, jak się gdzieś tam przypomniało, że mam jednak tego dzieciaka z cukrzycą, z którym musi moja radzić sobie kobieta, a wiem, że to jest ciężki temat, plus do tego mamy jeszcze małą dziewczynkę, także no jest przy tym trochę roboty, to nie jest tak jak się wydaje i jak sobie o tym myślałem, to łezka kręciła się. Ciężko to jest opisać słowami, to osoba, która kocha swoją rodzinę, musi po prostu wiedzieć, jak to jest i tyle. Powiedz mi, co dalej, po pierwsze z ręką, a po drugie z utrzymaniem formy, bo to teraz też nie będzie takie proste w czasach epidemii. No powiem szczerze, że jeżeli chodzi o formę, to tak jak mówiłem, teraz byliśmy 3-4 tygodnie poza domem, więc no miałem naprawdę sparing partnerów wspaniałych, którzy pomagali mi przygotować. Jest to Michał Materla, umawiałem się z nim po piwnicach, tak, gdzieś tam trenowaliśmy, pomagał się przygotowywać, przychodził dla mnie mimo zmęczenia, mimo niedogodnego czasu dla nas wszystkich, przychodził, pomagał mi się przygotowywać. Bardzo dziękuję oczywiście trenerom, Stasiakowi, Bagińskiemu, oczywiście Karolowi, Habrozowi, no bo Karol jest od niedawna takim moim trenerem, od niedawna zaczęliśmy trenować i naprawdę bardzo, bardzo dużo się uczę od tego trenera, od wsparcia, od całych swoich teamów, od Berserkers Team, od BKS Scorpion, od tych dwóch teamów, całego Berserkers Team, nie tylko Stargard Szczecin, ale także Bielsko-Biała, bo też dostawałem dużo wsparcia, także no mówię, całe Berserkers Team, całe BKS Skorpion Szczecin, no dziękuję Wam chłopaki wszyscy, dziękuję trenerom, bo to były naprawdę dla mnie piękne chwile, dostawałem mnóstwo wsparcia, nie podejrzewałem, że tyle będę dostawał tego wsparcia, tyle ile wkładałem w to serca, w te walki, dostawałem po prostu coraz więcej od tych ludzi dla mnie bliskich wsparcia i za to bardzo im dziękuję, bo było to naprawdę dla mnie miłe, tym bardziej, że do każdej walki, tak jak mówiłem, zbijałem po 10 kg i ciężko było czasami się po tych dwóch walkach wygranych, człowiek chciał sobie zrobić troszeczkę więcej przerwy, odpocząć, a jednak trzeba było dalej zbijać tą wagę, bo się przytyło, wiadomo, dzień po ważeniu i jednak później znów trzeba było tą zbijać wagę, a no zbić w ciągu 9 tygodni 30 kg po 10 co 3 tygodnie, no to naprawdę to trzeba przeżyć, żeby to zrozumieć i to naprawdę to był najcięższy mój okres jak na razie, jeżeli chodzi o sztuki walki, dlatego chciałbym sobie troszeczkę odpocząć, wyluzować pośladki i wrócić jeszcze z mocniejszą parą, a jak dążyłeś do tego, czy będę miał z kim trenować i kiedy, bo ręka, no to jeżeli mi się ręka zagoi, to na pewno mam tak wspaniałych ludzi, że na pewno będą mi zawsze pomagali i także ja im będę pomagał.